A jestem teraz na drodze wojewódzkiej numer 480, jadę od Burzenina w kierunku Sieradza i tak sobie tutaj patrzę po nawigacji, ale nie tylko po nawigacji, bo również znaki mi tutaj pokazywały informację, że będziemy teraz jechać odcinkiem drogi krętej miejscowość Ligota. I faktycznie, jak sobie patrzę na podglądzie nawigacji, to mamy taki odcinek paru czy parunastu zakrętów. Jakoś bardzo niebezpiecznie te zakręty, powiem szczerze, nie wyglądają. Ale zobaczymy, jak one wyglądają. Faktycznie na nawigacji wyglądają całkiem przyjemnie. Faktycznie też jakoś mega ciężko, powiedziałbym, mega ciężkie nie są. Całkiem spokojnie się je pokonuje. Więc pomimo tego, że droga też oznaczona jako kręta, natomiast myślę, że nie powinna stanowić jakoś większych trudności do pokonania jej dla nawet średnio, bym powiedział, takiego średniego kierowcy, no bo kierowca słaby nawet na prostej sobie będzie miał trudności, żeby sobie poradzić. Ale taki, powiedzmy, kierowca na średnim poziomie już spokojnie powinien sobie dać na tej drodze radę. I tutaj mamy koniec zakrętów oznaczony. Całkiem przyjemnie się jechało tym krętym odcinkiem drogi 480.